Oczy świata zwróciły się na księżną Kate. Jeden szczegół królewskiego wystąpienia wzbudza niepokój. Księżna Kate po raz pierwszy oficjalnie wróciła do królewskich obowiązków po ukończeniu chemioterapii. Żona księcia Williama wzięła udział w powitaniu delegacji z Kataru. Jeden szczegół w trakcie uroczystości zaniepokoił fanów. Jaki? Księżna Kate walczy z rakiem? Księżna Kate stała się główną bohaterką brytyjskich tabloidów na początku roku, kiedy to zauważono jej nagłą nieobecność. Plotki i teorie spiskowanie namnażały się przez kilka miesięcy, aż w końcu synowa króla postanowiła zabrać głos. Na jaw wyszła wtedy smutna prawda o jej nowotworze. Żona księcia Williama poddała się chemioterapii i przez dłuższy czas zniknęła z życia publicznego. Fani umierali ze strachu podczas jej nieobecności. Do przełomu doszło w czasie wakacji. Księżna Kate powoli zaczęła wracać do obowiązków i pojawiać się przy boku rodziny podczas ważnych uroczystości. We wrześniu pojawiły się radosne nowiny o zakończeniu chemioterapii. W ostatnich dniach Londyn stał się areną ważnych wydarzeń. Wizyta państwowa emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thani, przyciągnęła uwagę mediów z całego świata. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbywały się równolegle z powrotem księżnej Kate Middleton do pełnienia obowiązków publicznych. Księżna, która w ostatnich miesiącach zmagała się z rakiem i przeszła intensywną chemioterapię, pojawiła się po raz pierwszy od miesięcy w oficjalnym charakterze. Jej obecność jest interpretowana jako kolejny krok w kierunku pełnego powrotu do obowiązków królewskich. Pomimo uroczystego charakteru wizyty, nie brakuje głosów krytycznych wobec Kataru, związanych z kwestiami praw człowieka. Niestety, choć dla fanów Kate jest to niewątpliwie radosna chwila, nie obeszło się bez zaniepokojonych głosów w brytyjskim społeczeństwie. Wszystko przez jeden szczegół. Stan zdrowia królowej Kamili. Kilka tygodni temu, mimo lekkiego przeziębienia, królowa Kamila wzięła udział w przyjęciu na cześć brytyjskiego przemysłu filmowego i telewizyjnego. Jej wystąpienie było krótsze niż zwykle, a sama królowa przyznała, że czuje się nie najlepiej. Nic więc dziwnego, że po tej deklaracji w narodzie narósł niepokój, a fakt, że królowa nie pojawiła się na trwających obecnie celebracjach związanych z wizytą emira, wcale nikogo nie uspokoił. Królowa Kamila, zmagająca się z uporczywą infekcją dróg oddechowych, zrezygnowała z udziału w uroczystościach związanych z wizytą emira Kataru. Lekarze zalecili jej ograniczenie aktywności, aby uniknąć komplikacji.